Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Najświętsze Serce Pana Jezusa. 33 rozmyślania dla Jego czcicieli. Dzieło to wiele lat temu napisał ojciec Prokop Kapucyn. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych, sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte, wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Dzień drugi. Dlaczego czerwiec przeznaczony jest na nabożeństwo do serca Jezusowego? Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę? Jeno, aby był zapalon. Różne są powody, ze względu na które czerwiec przeznaczony został na nabożeństwo do serca Jezusowego. Pierwszy jest taki, że gdy przez cześć oddawaną Przenajdroższemu Sercu Boskiego Zbawcy naszego zamierzamy utorować sobie drogę do tegoż serca i z niego jako ze źródła czerpać wszelkie łaski Boże do zbawienia potrzebne, a tego nie możemy otrzymać inaczej, tylko za pośrednictwem Przenajświętszej Maryi Panny, bo w jej ręce złożył Pan Jezus wszystkie łaski swoje, tak, że według nauki świętego Bernarda powszechnie w Kościele Bożym przyjęto, Pan Bóg raz na zawsze postanowił nie udzielać nam żadnej łaski inaczej, jak przez ręce Maryi. Więc na nabożeństwo do serca Jezusowego najstosowniej obrano czerwiec, następujący zaraz po miesiącu Maryi, w którym wedle naszej możności uwielbialiśmy tę naszą Matkę Niebieską i tym niejako przygotowaliśmy się do obecnego nabożeństwa. A i Maryja bardziej skłonna jest, jeśli tak się wyrazić wolno, do wstawienia się za nami. Powtórę. Czerwiec dlatego jeszcze najstosowniejszy jest do czci Najsłodszego Serca Jezusowego, że zawiera w sobie pewne podobieństwo do Niego. W czerwcu słońce ziemskie w całej swojej pełni, ogrzewając ziemię i świat cały swoim ciepłem, staje się jakby obrazem Jezusa, słońca wiekuistego, zstępującego na ziemię, aby dusze ludzkie oświecić według tych słów Zbawiciela. Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę? Jeno, aby był zapalon. Jak słońce to ziemskie w czerwcu jest najjaśniejsze, promieniejące już w całym blasku swoim, tak pobożni czciciele serca Jezusowego, obierając na nabożeństwo do Niego czerwiec, chcą przez to dać poznać,
iż podczas jego odprawiania przez rozważanie tajemnic najdroższego serca Jezusowego najjaśniej poznać je i najgoręcej ukochać powinniśmy, a przez to ściągnąć na duszę najsilniejsze promienie Jego łaski. A jak cała ziemia, rozgrzana ciepłem słońca czerwcowego, już wszystkie swoje płody roślinne w największym przedstawia rozwoju, tak, żeby dusze nasze miłością tą dojrzewały, rozkwitały i najobfitsze owoce wydały pod ciepłem promieni miłości Boga z serca Jezusowego przez odprawiane do Niego nabożeństwa silniej działającego. Trzecim zaś i najgłówniejszym powodem obrania czerwca na szczególne uwielbienie serca Jezusowego było to, że w Kościele Świętym była już ustanowiona uroczystość serca Jezusowego w piątek po oktawie Bożego Ciała, a ten dzień przypada zwykle w czerwcu. I był on wskazany przez samego Pana Jezusa, Maryi Alacoque, a zatem wybrany i przeznaczony z góry jako najodpowiedniejszy do tego i w istocie tak być powinno. W czerwcu, kiedy już wszystkie uroczystości Boskiego Zbawcy naszego ukończone zostały, przedstawia się nam boskie serce Jezusa zranione, otwarte, jakby wskazujące nam, że wszystkie te łaski w poprzednich uroczystościach narodzenia, męki, zmartwychwstania Pana Jezusa, zesłania Ducha Świętego, Trójcy Przenajświętszej i ustanowienia Najświętszego Sakramentu z serca Jezusowego wyszły. Jemu więc cześć i uwielbienie się należy. To nawet pięknie odpowiada historii serca Jezusowego, które wtedy dopiero, kiedy Pan Jezus dopełnił wszystko, co było potrzebne dla naszego zbawienia i już skonał na krzyżu, serce swoje boskie odsłonił, dając przebić sobie bok Najświętszy. Tak i dzisiaj, po skończonych uroczystościach, odsłania nam to serce swoje jako jedyne źródło i przyczynę wszystkiego dobra, które w ciągu roku od Boga otrzymaliśmy. O, jakże więc gorąco czcić i uwielbiać z największą wdzięcznością to serce Jezusowe powinniśmy. Daj Boże, żebyśmy cały czerwiec obchodzili tym duchem przejęci. Niech nam to Matka Boża wyprosić raczy. Nie tylko na ten miesiąc jeden, ani na rok tylko, ale na całe życie nasze i na wieczność całą. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się. Maryjo Przenajświętsza, której niepokalane serce pałało miłością Boga, przechodzącą miłość wszystkich ludzi i aniołów i serafinów samych, wznieć w oziębłych sercach naszych taką do najdroższego Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wdzięczność i miłość, abyśmy, rozpamiętując serca Jego miłość ku ludziom, w miłości tej za przyczyną Twoją wytrwali aż do śmierci i u stóp Twoich w niebie wysławiali ją na wieki. Amen. Prosząc o łaskę pobożnego odprawiania nabożeństwa. Zdrowaś, Maryjo. Serce Jezusa, proszę najgoręcej, sprawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Sprawnie Cię kocham,
kocham coraz więcej. Serce Jezusa proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Modlitwa. O Jezu, miłości moja, oto wylewam duszę moją przed obliczem Twoim, nadzieją moja, Jezu. Twojej gorącej miłości żarliwie łaknę. Z tej oto przyczyny Ciebie pokornie błagam. Zechciej Twoją gorącą miłość z nieba zesłać, aby serce moje i wnętrzności rozpaliła. Błagam Cię, abyś najcenniejszą krwią Twoją, o Jezu, oczyścił wszelkie nieprawości moje. Odkupicielu mój, Chryste Jezu, Tobie oddaję siebie całego. Zjednocz mnie z Tobą, nie odrzucaj mnie od siebie, nie odbieraj mi świętego Ducha Twego. Niech mnie nie gubią moje nieprawości, bom stworzon z dobroci Twojej. O Boże mój, całym serca afektem pragnę, aby wszyscy poznali Ciebie i czcili, aby cały świat Tobie służył i Ciebie jedynego uwielbiał teraz i na wieki wieków. Amen. Najmiłośniejszy Panie Jezu Chryste, pragnący tego naszego zbawienia, którego tak wiernie, tak gorąco szukasz, błagam Cię ze względu na Twą najdoskonalszą miłość. Dozwól mi, abym każdą intencją, szczerą, czystą, prostą, a nadto zgodną z wolą Bożą i cokolwiek robiąc, żyjąc i umierając, niczego innego nie szukał, niczego innego nie zamierzał, jak tylko chwały i upodobania Twojego. Tego dozwól mi, najwierniejsza miłości, abym za Tobą z całego mego serca tęsknił, Ciebie miłował i pragnął w czasie i w wieczności, a łaską Twoją ugasił żałość za wszelką miłość własną. Amen. Przeciw pokusom cielesnym. Ty wiesz, o dobry Jezu, jak ostre zmagania ciała ogniem mnie trapią, jak nieustannie w niebezpieczeństwie zawsze widzę moją ułomność. Nie dozwól, Panie Jezu i Przenajświętsza Matko Chrystusowa i Dziewico, przy moich ogromnych zbrodniach, które popełniam, ażebym dla nikczemnych i chwilowych uciech cielesnych Waszą chciał przyjaźń i wieczne szczęście zatracić. Wspomóż mnie, Jezu Chryste, kiedy we wszelkich moich bojach słusznie walczył będę, by przez Twoją miłosierdzia rosę całe we mnie wypalenie ciała ugaszone zostało, abym przez Twoją łaskę ciało, nieskazitelną duszę i umysł wolny od nieczystych myśli zachował i od nieczystych rozkoszy cielesnych nie tylko uciekał, lecz ich się brzydził. Wyrzucę ze serca mego wszelkie światowe i cielesne namiętności i obejmę Ciebie, serce świata, najczystszy oblubieńcze duszy mojej, Jezu. O Jezu, słodka miłości, mnie daj siebie, do siebie przyjmij mnie i niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison,
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w
którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodoba. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zel żywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w uczniom przebite. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży.
gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, podobne do Twego. Ty masz, Panie, ludzkie serce, które cierpieć kochać umie. Me cierpienia moją radość, moją miłość też zrozumie. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, podobne do Twego. Proszę Ciebie, dobry Jezu, cichej naucz mnie miłości, co przebacza, jest łagodna, jest cierpliwa, nie zazdrości. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, podobne.